proste rozmówki, które mieliśmy na lekcji, krótka powtórka, jedno z sytuacji, które były. Właśnie to zadzwoń do dentysty i umów się na wizytę kontrolną. Tak się składa, że mnie to właśnie czeka, więc zadzwonię i to będzie w ramach tej sytuacji, a potem jak skończę. Goedemorgen met Alexandra, ik bel om een afspraak te maken. Ja, voor controle? Ja, voor controle, ja. Mag ik je geboortedatum? Ja, 22 oktober. Voorkeursverdaagstijden? Als het kan op een dinsdag om 12 uur. Als het niet gaat, dan maakt niet uit welke dag door de week, als het maar zo laat mogelijk is. Ja, op dinsdag rond? 12 uur. 12 uur. Ja, dus 12 en 1 zijn we net zelf ook even gesloten. Dus dan zou het eerder om half 12 of om 1 uur kunnen. Half 12 is ook goed, als het kan. Ja, dat is dinsdag, hè? Ja. Jij komt alleen, denk ik, hè? Ik kom alleen, want mijn man die komt dan een ander keertje. Alright. Even kijken voor de dinsdag. Volgende week zou het hier al kunnen om half 12. Oh, dat kan ook al. Nee, is goed. Ja, zit ik op 7 april. Ja, is goed. Prima. 11.30. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Oké, afspraak is gemaakt. No, to snel, hej. Dus wat vragen ze, czyli o co się pytają, przeważnie data urodzenia, jak już jesteście w systemie i zapisani w ogóle i po co przychodzicie. Nou ja, ik kom gewoon voor controle, po prostu na controle. Ja, dus goedemorgen, ik bel om afspraak te maken. Waarvoor, voor controle, wat is je geboortedatum en klaar. Dus niet Engels praten, czyli nawet jak dopiero zaczynacie z holenderskim, to nie ratujcie się angielskim, tylko po holendersku mówcie, nie? To jest makkelijk, proste. Następne sytuacje, jakie mieliśmy, niestety już nie umiem jakieś ich tutaj wykonać. Jeszcze chciałam zrobić tak, że do dentysty pójdę i to zrobimy, no ale nie będę tutaj ściemniać u dentysty, że coś mi tam na przykład znieczulenie nie działa, bo taka sytuacja też może akurat się trafić. Hello Frodo. Akurat psina tutaj przyszła do kamery, ale chodziło o taką sytuację, że jesteś w trakcie zabiegu, coś tam ci boruje, wierci i robi, ale znieczulenie ci nie działa, więc musisz jakoś powiedzieć. No wiadomo, że za bardzo nie ma jak powiedzieć, tylko ale jakby szło, tak, przeważnie rękę się podnosi, to co powiemy. Now, pierwsze co, no to chcesz powiedzieć zatrzymaj się, przestań, tak? Now, można powiedzieć stop. Forma rozkazująca stop dodajemy mar, jest to wtedy łagodniejsza, czyli stop mar, zatrzymaj, tak, nie takie przestań. Albo na przykład hou op, od ophouden czasownika znaczy przestawać tylko. Czyli hou op, hou maar op, alsjeblieft, stop, stop met boren, przestań borować na przykład. Ok, en de tandarts, dentysta się pyta, ja maar waarom moet ik stoppen? Nou, ik heb pijn, czyli boli mnie. Ik denk dat de verdoving niet meer werkt. Ja, de verdoving werkt niet meer, czyli verdoving, znieczulenie, już nie działa. Ik denk, czyli myślę. Ik denk dat de verdoving niet meer werkt. Ik voel alles, czyli wszystko czuję. Mag ik alsjeblieft nog een verdoving krijgen? Czy mógłbym otrzymać jeszcze nowe znieczulenie? En dan, ja, of we wachten even af, chwilę odczekamy, od afwachten, ja, wachten, czekać, afwachten, odczekać, chwilę odczekamy, misschien heeft de verdoving nog een beetje tijd nodig. Ik weet niet, dentystką nie jestem, nie wiem, mówię, że odczekamy, może znieczulenie potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby zadziałać. En dan werkt het wel i potem znowu będzie działało. Werken pracować znaczy odnośnie znieczulenia właśnie, czy działa, pracuje, mówi się werken. I to, co było w poprzednim filmiku, werk niet meer, już nie działa, albo że nie więcej, że więcej już nie działa, już nie pracuje, tak? Nie działa to znieczulenie, niet meer, nie więcej, ja? A nie, że już dosłownie, już nie działa, au. Goed, dus zoiets kan gebeuren, coś takiego może się przydarzyć, mam nadzieję, że nikomu się nie przydarzy, pijn. A po prostu jak się przychodzi do dentysty, tak? Przychodzisz do tej bali całej, do recepcji i mówisz, że masz wizytę umówioną. No, goedemorgen, waar kan ik jou mee helpen? Czy mogę pomóc? Ik heb een afspraak om 12 uur. Ja, op welke naam? Nou, op naam Jansen. Nou, jakie nazwisko? Nazwisko Jansen. Oh ja, ik zie het, 12 uur Jansen. Nou, ga maar nog even zitten. Proszę sobie jeszcze usiąść. Jij wordt zo opgeroepen, zaraz zostaniesz zawołany. Nou, oké, Jansen, kom maar, zapraszam Cię, Jansen. Ga maar op de stoel zitten, czyli usiądź na krzesło. Nou, wij gaan kijken, zobaczymy, zerkniemy, albo ik ga eens kijken, niech no zerknę. To eens, albo to even, jak mamy, ik ga eens kijken, to nam tworzy takie zdanie, niech no zerknę, niech no spojrzę, zobaczę, nie? a nie tylko kijken, patrzeć. Ja? Dus ik ga even kijken, ik ga eens kijken, niech no zerknę. O ja, het ziet er goed uit, dobrze wygląda, wij moeten je tanden even schoonmaken, musimy tylko to wszystko wyczyścić. En dan is het zo klaar, er hoeft niks gedaan te worden, nie trzeba nic wielkiego robić, maar ik wil nog wel even foto's maken van jouw gebit, ale chciałbym jeszcze zrobić zdjęcia twojej szczęki, twoich zębów, dus neem daar alsjeblieft even plaats, czyli zajmij tam proszę miejsce, czyli usiądź sobie tam, jak ktoś mówi neem plaats, czyli usiądź, ja? Zajmij miejsce, usiądź, ga maar zitten. Nou, doe je mond maar open, ja, je voelt niks, ik maak even foto's, zijn we klaar, czyli otwór buzię, nic nie będziesz czuł, to nie boli en ik ga alleen even foto's maken, tylko zrobię zdjęcia. Nou, ciach, klaar. Ja, ik zie dat jij volgende afspraak over een half jaar moet ik waarschijnlijk gaatjes gaan vullen. Czyli widzę, że za następną wizytę, za jakieś pół roku, prawdopodobnie trzeba będzie plombować zęby czy coś tam robić. Dus nu nog niet, nu is dat niet nodig. Załóżmy, że za pół roku to już będzie 2016 rok, więc dentysta może się zapytać, jak to jest u Ciebie z ubezpieczeniem, żeby, bo za taki na przykład zabieg może być większy rachunek, nie wystarczy jakieś tam podstawowe ubezpieczenie. Dus hij vraagt, więc się pyta, heb jij wel aanvullend verzekering, of ben jij daarvoor verzekerd, masz dopełniające ubezpieczenie, albo jesteś na to ubezpieczony, na taki zabieg. En ja, ik weet het niet, sorry, że nie wiesz, mówisz, maar ik ga kijken. Ja, kijk maar, zerknij, zobacz, sprawdź, ja, kijk maar. Dan kun je een nieuwe verzekering aanvragen per 1 januari, że 1 stycznia możesz nowe ubezpieczenie załatwić. En dan aanvullende verzekering, dopełniające ubezpieczenie. En dan hoef jij geen grote rekening te betalen i nie będziesz musiał płacić jakiegoś dużego rachunku wtedy. O, dat is aardig, bedankt dat u dat vertelt. Aardig, też pan naamsz. To jest miłe, fajnie, że powiedziałeś, że mi o tym przekazałeś, wspomniałeś. Bedankt voor de informatie, ik ga het nakijken, więc sprawdzę. En ik laat het weten. Hej, kłania się filmik laten. Ik laat het weten, czyli dam znać. Ja, dus we gaan voorlopig nog even geen afspraak plannen. Voorlopig, czyli na teraz, na razie nie będziemy żadnej wizyty planować. Ga maar eerst even kijken hoe het zit met jouw verzekering zit. Jak to tam jest z Twoim ubezpieczeniem. Zit dosłownie siedzieć. Ja, ik weet het. Wiem, maar o to chodzi, jak tam jest Twoje ubezpieczenie. Sprawdź najpierw, a potem się umówimy na afspraak, na wizytę. Wizytę zrobimy, o tak. En dan, co my tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy w sumie tylko 3 sytuacje, więc to były takie mniej więcej sytuacje. Tam odbiegało od tematu bardzo, bardzo. Groetjes voor Mirek en Karina. Oni zaczęli tam rozmawiać w ogóle o czymś całkiem innym, że z innego kraju są, że tam nie ma ubezpieczenia, że chce sprzedać swojego zęba, bo nie ma pieniędzy, będzie musiał wziąć kredyt, a to następny temat akurat będzie za 2 tygodnie. Kredyt, bo bank, następny temat to w banku, by the bank. Na razie koniec, co chciałam przekazać. Mam nadzieję, że coś tam może się nauczyliście, jakichś nowych słówek w tym filmiku. Życzę Wam już tak, może już na wszelki wypadek wesołych świąt, jak może byście czwartkowego filmiku nie oglądali, bo w czwartek jeszcze też będzie filmik wesołych świąt wielkanocnych, tam smacznego jajka, dyngusa, śmigusa i wszystkiego. En veel plezier met jouw gezin of met wie het ook gaat vieren. En lekker uitrusten, want de meeste mensen zijn vrij, dus lekker uitrusten, lekker genieten van lange weekends. En tot ziens in een ander filmpje weer. Doei doei!